dzisiaj, że TMKS Orle Szczecinek kończy już oficjalnie sezon żeglarski, ale on zakończył się już troszeczkę wcześniej. Dlaczego dzisiaj organizujecie to zakończenie? Dzisiaj jest oficjalne zakończenie, ale już bez zejścia na wodę, czyli podsumowanie sezonu żeglarskiego, a wcześniej było na zakończenie sezonu Błękitna Wstęga i regata Old Boyów. To tym się różni, że w tamtym czasie mieliśmy akurat regaty dla dorosłych i Błękitną Wstęgę. No to są ostatnie regaty w sezonie, a dzisiaj jest oficjalne zakończenie sezonu żeglarskiego. To teraz chyba taki czas na podsumowania. Jaki to był sezon dla żeglarzy z Orle? Czy to był sezon udany? Czy udało wam się zrealizować wszystkie założenia w tym sezonie? Myślę, że to był dobry sezon, dlatego że w tym roku organizowaliśmy dwie okręgowe imprezy, czyli Memoriał imienia Henryka Falkowskiego oraz Puchar Starosty Szczecineckiego i na końcu właśnie Błękitna Wstęga i regaty Old Boyów. To były, powiem szczerze, że w tym roku jesteśmy na początku drogi, bo po dłuższej przerwie rozpoczynamy na nowo. Można powiedzieć taka reaktywacja. No taka reaktywacja, dlatego że tu ośrodek był remontowany i pod innym zarządem był troszeczkę, bo wcześniej Szlot tutaj prowadził administrację, w tej chwili Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, więc jest jakby nowa administracja, czyli ośrodek przeszedł pod zarząd powiatu i tu na nowo rozpoczynamy swoje działania żeglarskie. Myślę, że jak na ten sezon to był dość udany, dlatego że no udało nam się przede wszystkim zorganizować regaty. To jest plus. Pozyskaliśmy seniorów, czyli ludzi, którzy od wielu, wielu lat żeglują i oni też z chęcią zaczęli tu przychodzić. Co wiąże się też z pomocą, jaką ci seniorzy mogą dla klubu wnieść. No i oczywiście dla młodych żeglarzy zawsze oni są wzorem. Także bez seniorów no, nie będzie młodych żeglarzy. Myślę, no właśnie, jak jest z tym narybkiem? Czy zgłaszają się młodzi, którzy chcą pływać, chcą uprawiać żeglarstwo? Tak, w tej chwili prowadzone jest szkolenie przez panią Beatę Bibik dla najmłodszych. Jest troszeczkę to dwa razy w tygodniu w tej chwili są prowadzone szkolenia. One są teoretyczne, co prawda, bo w związku z tym, że warunki pogodowe są takie, a nie inne, więc ale od czegoś trzeba zacząć. Właśnie od teorii, od poznania budowy jachtu, od tego, jak należy się zachowywać na wodzie. I to wszystko uczy pani Beata. Myślę, że od nowego sezonu ci ludzie, młodzi żeglarze zaczną już żeglować tak, jak byśmy sobie tego życzyli. No właśnie, czyli kiedyś Szczecinek będzie znowu potęgą w żeglarstwie, tak jak było to no, wiele lat temu. Czy dogonicie tych najlepszych? No, jest to długa i trudna droga. Na pewno nie będzie to łatwe, dlatego że wymaga to dużo pracy, dużego zaangażowania. Przede wszystkim, wspominając lata, powiedzmy 70., 80., było dużo, dużo więcej zawodników, dużo więcej trenerów, instruktorów. Tu po prostu się działo dość dużo i z tej ilości młodych ludzi zawsze ktoś błysnął do góry i można było na arenie ogólnopolskiej uzyskiwać bardzo dobre wyniki. W tej chwili no, nie ma aż tylu zawodników, co oczywiście ja zachęcam wszystkich młodych ludzi do przychodzenia do Centrum Edukacji Ekologicznej na zajęcia, na treningi we wtorek o godzinie 16 i w czwartek o godzinie 16. Pani Beata prowadzi zajęcia, więc dlatego zachęcam wszystkich młodych ludzi. Już od 7 lat mogą przychodzić i tutaj na zajęcia prowadzi to trener, który przez wiele, wiele lat tutaj prowadził zajęcia. Także myślę, że z taką korzyścią, dużą korzyścią dla dzieci. No
No cóż, podsumował Pan sezon. Nie był, jak Pan powiedział, zły. Czego możemy życzyć na przyszły sezon? No bo wiosną, rozumiem, zrzucacie łodzie na wodę i żeglujecie. Tak, tak. No, w przyszłym roku również planujemy regaty, czyli pierwsze regaty to będzie Puchar Starosty Szczecineckiego oraz później jesienią będzie Memoriał Henryka Falkowskiego. Ale życzymy sobie też i wyjazdów na regaty, bo w tym roku niestety nie udało nam się wyjechać na regaty z młodzieżą, chociaż zawodnicy seniorzy w klasie FD i na katamaranach osiągają dość dobre sukcesy. Także warto śledzić ich działania, bo to są oczywiście seniorzy, którzy już kiedyś się nauczyli tego żeglarstwa, bo od tego trzeba zacząć, że aby żeglować i mieć pojęcie na temat żeglarstwa, kiedyś trzeba właśnie zacząć, czyli będąc młodym człowiekiem. No i ci żeglarze osiągają w tej chwili bardzo dobre rezultaty na arenie i międzynarodowej również, jak i ogólnopolskiej. No ale nam zależy na tym, aby osiągać dość dobre rezultaty dla młodzieży, czyli w klasie Optymist, bo w tej chwili ta klasa Optymist jest taką wiodącą klasą. No i zobaczymy jeszcze, jaką drugą klasę będziemy uruchamiać, bo w tej chwili mamy 420 kadeta nieuruchomionego, okej, dingi, są dwie, które jeszcze, ale to seniorzy w tej chwili pływają, ale jeśli chodzi o juniorów, no to najbardziej taka ciekawa klasa to jest właśnie klasa Optymist. Co chyba życzyć również troszeczkę więcej pieniążków na Waszą działalność, bo one są chyba niezbędne właśnie przy tych wyjazdach. No pieniążki zawsze jest ich za mało, bo wiąże się to z tym, że trzeba zakupić łodzie, trzeba na wyjazd oczywiście, musi być na paliwo i na wiele innych rzeczy, więc te pieniądze zawsze są potrzebne i zawsze ich jest za mało, więc i sponsorów też zachęcam do tego, aby ewentualnie wspierali nas tutaj. Żeglarstwo. Wszystkich sympatyków żeglarstwa zapraszam do klubu i zapraszam do wspierania żeglarstwa. A wiosną spotykamy się na otwarciu sezonu. Wiosną spotykamy się na otwarciu sezonu żeglarskiego 2018.